Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnej części serii Wiedźmin u mnie na kanale. Nagrywka leci. Jak nie widzieliście poprzedniego materiału, serdecznie zapraszam. A jeżeli ten materiał będzie udostępniony i będą jakieś filmy udostępnione już po tym materiale, to serdecznie zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Dobra. Myśmy tutaj mieli małą akcję w domie aukcyjnym Borsodich. Generalnie powiem wam, że się działo. Bardzo dużo bym się działo, muszę powiedzieć. Ja chcę oksy. Wybierz oksy. Musimy chodzić w oksach. A mogę to za co? Nie mogę? Dwóch rzeczy naraz mieć? Ale głupio. No nic. Dobra, automatycznie mi cofnęło miecz. 209. Ja nie mam tu pancerza żadnego? No tu jakiś ten. Cały pancerz. Rękawiczki. Dobra, już widzę, że są lepsze. Buty. Też. 71 to tak troszeczkę słaby wybór. 73, a moje spodnie mają ile? Ale te mają przynajmniej złote podświetlenie. Sprzedane. Tu są jeszcze jakieś widzki. 73, ale to aż tak nie patrzę na te rzeczy. Dobra. Nie chcę się tego wyglądać w tym momencie. Zadania. Robimy kolejne zadania. Zadanie z serii zanieść ten dom. Spacerek daleki z tego co widzę nie jest. Chyba, że idziemy do znaku szybkiego transportu. Rzucania dupą na odległość po całej mapie. Po całym uniwersum Wiedźmina. No z drogi! Kurde mola, ruchy. Ruchy grubasy. A ty co tak stoisz? Wrócisz mi? Ale jesteś bezbożnik. To przynajmniej mogę ruchać, nie muszę się przejmować tym, że kogoś się zaciąża. Co ja powiedziałem? Karczma alchemia. Zaraz się zatrujesz. Trzema funkami stań. Już słaby ten żart jest. Po ile śledzie? A po koronie. To ja zaczekam, aż potem chcę pogadać. A niby o czym? Zamieniam się w słuch. Gramy w Gwinta? Nie chcę się grać w Gwinta. Mam coś dla ciebie. Rata czasu. Uwielbiam prezenty. Ja też. Ale wolę rozpakowywać je w samotności. Hej tam, przypilnujcie beczek. Idę pogadać z Geraltem. Chodź. Ale oksy to mam zajebiste rybanki, co? Wiedźmińskie. Od razu lepiej. No dobra, to co tam dla mnie masz? Dom Maksymiliana Borsodiego. Zgodnie z życzeniem. Papiery gdzie? Jakie papiery? Zostały w skarbcu. Chciałeś dom, dostałeś dom. O zawartości nie było mowy. Widzę, że szybko się uczysz. Już kręcisz jak Odin. Tylko patrzysz, jak człowieka okpić. Wiesz, co robimy z kompanią, jak natkniemy się na takiego jak ty? Zjadamy. Żartujemy. Nie wiem, prosicie o porady prawne? Bo chyba by się przydały. Podpisałeś kontrakt, Olgierd. Ja po prostu spełniam jego zapisy. Co do litery. A że jesteś niezadowolony. Cóż, trzeba było lepiej dobierać słowa. Tak, trzeba było. Domyślam się, że poszedłeś z Horstem na układ. Szkoda. Kawał skurwysyna. Jego brat Ewald był jeszcze gorszy. Był? Horst go zabił. Własnymi rękoma. Ręcami. Dobre i to. Przynajmniej jednego kapa mniej. Wiedziałeś, że Horst ma brata? Jak to? Wiedziałeś, że Horst miał brata? No raczej. Ewald był słynny w pewnych kręgach. Jaki? Takich, w których szlachetni Wiedźmini raczej się nie obracają. Mordował za pieniądze.
Bez mrugnięcia okiem, bez pytań. Za to zawsze z fantazją. Gdyby nie to przeklęte nazwisko, wziąłbym go chyba do swojej kompanii. Po co ci w ogóle były te papiery? Żeby pogrążyć Borsodich, rzecz jasna. Widzisz, dowiedziałem się o ciekawym zapisie w testamencie seniora rodu, Maksymiliana. Stanowi, że jeśli jego synowie przynajmniej raz do roku na Beletein nie podadzą sobie dłoni, dom aukcyjny ma zostać zlicytowany, a wszystkie pieniądze przekazane na szpital Wilmeriusza. No to teraz już nie będzie miało miejsca. Zamierzałem przesłać te papiery komu trzeba. Borsodi wylądowaliby na bruku, a szpital miałby dość pieniędzy, żeby leczyć środki i żebraków. Kurde, nie mógł tego wcześniej powiedzieć. Bardzo szlachetne z twojej strony, jak się przejmować potrzebującymi. Nie mógł tego wcześniej powiedzieć. Niech strzezną razem z całym miastem. Tu chodzi o jedno, o zemstę. Czym ci tak podpadli ci Borsodi? Też cię kiedyś wywalili z aukcji? Gorzej. Wywalili mnie z własnego domu. Naprawdę cię to interesuje? Inaczej interesuje. Ha, pyskaty jak zawsze. To było tak. Moja rodzina popadła w długi. Chybiona inwestycja w tartak, nieurodzaj, przegrana sprawa w sądzie. Wiesz jak jest. Nieszczęścia chodzą parami. Potrzebowaliśmy parę tygodni, żeby stanąć na nogi. Ale Horst Borsodi skupił wszystkie nasze należności i domagał się natychmiastowej zapłaty. Prosiłem, błagałem, rozdarłem na progu koszulę. Ech, jakbyś grochem o ścianę rzucał. Byłem potem na licytacji. Patrzyłem, jak jakieś perfumowane pizdy kupują szable mojego ojca. Portret grobowy matki. Polski rząd brata. Dużo Horst zarobił na naszych pamiątkach. Nie dziwne, że nie zapałałeś do niego miłością. To dopiero początek. Jak rodzice mojej Iris dowiedzieli się, co się stało, zerwali z rękowiny. Innego jej kandydata znaleźli. Zza morza. Jaki? Co tam się dzieje? Myślałem, że zwariuję ze złości. Poszedłem do wyszynku. Pierwsza kolejka, druga. Wdałem się w bójkę, następny kielich, a potem poprosiłem o pomoc nieodpowiednią osobę. I co było dalej? No i Jogi. Dalej wiedźmi. Nie pisze o problemach, nie ma problemów nigdy. Wielkie, cuchnące gówno. Trzeba tylko wiedzieć, jak z nimi sobie poradzić. Potem. No, co tak sterczysz? Chcesz coś jeszcze? Na misia. Gramy w Gwinta? Zagramy w Gwinta? Grywasz czasami w Gwinta? Może spróbujemy? Śmiertelny człowiek każe ci wypełnić trzy życzenia, a ty go pytasz, czy grywa w Gwinta? Jeśli boisz się przegrać, to nie ma sprawy. Zagram z kimś innym. W życiu nie słyszałem gorszej podpuchy. Ciągnij talię. Dawaj tą talię. My tej talii tu nic nie ma, no. Po prostu lecimy i tyle. Czyste niebo zostawiamy. Ale mi fajne karty weszły. Jeszcze lepsze karty mi weszły. No dobra. Mam nadzieję, że nie zacznę. Nie chcę zaczynać. No to pała. Dobra. Wyskakuj, mała. On potworami gra. Sam potwór? Potworami grać? No tak słabo trochę, nie? Kurde, muszę ten link na czacie zmienić w końcu. I
Kami to dajesz, typie ty, no. Będzie mi dawał takie karty tutaj. Za 0 punktów. Kurde, to w pale jestem trochę. Dobrze pamiętam, to w tym wywalało się wszystko i się liczyło na fart. Próbujemy zrobić to samo. Przeciwnik spasował. 3 punkty. No dobra, wywalmy to, miejmy więcej. Spasujmy. On już wie, że się coś podziała. Ma 3 karty więcej niż ja. Generalnie... Jeżeli to wystawię... Dwie karty. Nie dawaj mi dwie karty. Ty masz już 6. Ja mam dalej 6. Ale teraz robimy taki myczuś. Pasujemy. Dajmy typowi wygrać. Niech se ma. Teraz patrzcie, my mamy 6 kart, a on ma tylko 5. My też mamy 5 atakujących, tak? O właśnie. I na to nam była czysta pogoda. O to chodziło. Pyk. Lecimy. Będzie to nasza runda, zobaczycie. Nie przewiduję żadnych niespodzianek. Od co? I tak to. Co my tu mamy? Mieczyka dajemy sobie tutaj jeszcze jednego. Elegancko. Zarąbiście. Przeciwnik spasował. Nara, frajerze. Dobra, kolejna karta. Jeszcze jedna karta. Dajemy sobie tu więź. Mamy se. Lubię to robić na sam koniec. Czysta pogoda, narka. A jeszcze wyrzucimy sobie na koniec medyka. I elegancko. I możemy sobie wskrzesić, co? Co nam się przydało? Co my tam mamy? Nie pamiętam, co ja tam wyrzuciłem w tle. Dobra, nie chcę po prostu ten. Wyrzucimy sobie to. No i elo. 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 Tak się gra w Gwinta, w Wiedźminie. Elo. Dawaj mi swoje fanty. Nie cierpię przegrywać. Ja wiem, że nie lubisz. Ale takie życie. Gratuluję. Weź tę kartę. O to chodziło. Dzięki. Dobra. Pogadajmy o trzecim życzeniu w końcu. Wypowiedział swoje trzecie życzenie. Czekaj, Geralt. Załatwię coś i pogadamy. I pogadamy. Ej tam, wyciągnijcie śledzia z beczki. Co tu się wyczynia? Teraz jesteś gotów mnie wysłuchać? Czy nadal nie obchodzi cię, co mam do powiedzenia? Jestem gotów. Słucham. Dobrze. Wrócisz teraz do swojego pana i powiesz mu, co następuje. Jego żądanie dotknęło mnie do żywego. Zostałem bowiem wychowany w poszanowaniu świętego prawa gościnności. Nie zastosuje się do chamskiego diktum. Rozumiesz? Sprawdzę to, składając mu rychłą wizytę. Pędź więc, co koń wyskoczy i zapowiedz mnie. Zrozumiałeś? Tak, zrozumiałem. Posłańcy mają najbardziej przerąbane. Dajcie mu konia. Chodź, Geralt. Wyjdziemy na zewnątrz. Chińczycy mawiają, że o ważnych sprawach powinno rozmawiać się pod gołym niebem, żeby mieć bogów za świadków. Kiedyś się to igrasz. Pewnie zdążyłeś sobie narobić wielu wrogów. Nie dzisiaj i nie jutro, ale w końcu ktoś znajdzie sposób, by cię dopaść. Dlaczego miałbym się tym przejmować? Nie czuję strachu, nie czuję żalu.
Nie można go też zabić, z tego co pamiętam. Utrzymują, że nie ma bogów, a po śmierci jest tylko pustka. Ja już poznałem tę pustkę. Śmierć niczym mnie nie zaskoczy. O co chodziło z tą beczką? W drodze tutaj zatrzymaliśmy się na popas w gospodzie, na ziemiach niejakiego beztrwogiego. Bawiliśmy się hucznie, bo od tego są karczmy. A no właśnie. Beztrwogiemu się to nie spodobało. Przysłał człowieka, który zagroził, że jeśli kiedykolwiek wrócimy, to zawiśniemy. Karczma poszła z dymem. Ale zostawiłem karczmarzowi sutą rekompensatę. Tyle, że kanalia nie wspomniała o pieniądzach właścicielowi. Ale to nieważne. Liczy się, że ktoś nazwał mnie psu bratem i groził śmiercią. To była jedna z tych gruźb, które brzmią jak zaproszenie, więc zamierzam wrócić w tamte strony. Spełniłem dwa twoje życzenia. Teraz czas na trzecie. Jesteś pewny siebie, co? Dumny, no. Ufny we własne siły. Niczym a ten co? Nie boisz. Przyszedł pod pachami trzecie wąchać? Życzenie, jeśli łaska. Mutacja pozbawiła cię uczuć. Powiedz, kochałeś kiedyś, ale tak prawdziwie. On chyba taką zaczepkę przyszedł, nie? Trzecie życzenie. Nie mam ochoty na pogaduszki. To jest pogaduszek. Muszę coś dla ciebie zrobić, więc powiedz co. Prawdziwy profesjonalista. Co? A ty co? Ja myślę, że tylko udajesz zimnego zabójcę. Ale tak naprawdę, jak ja, szukasz nowych doznań. Chcesz sobie udowodnić, że potrafisz jeszcze coś poczuć. O. Że została w tobie resztka człowieczeństwa. O. Też byłbym dobrym wiedźminem. Tylko widzisz, nie znam drogi do Kaer Morhen. Ty. I nie dostanę medalionu. O, na pewno nie. Przestań pierdolić. Nadal czekam na trzecie życzenie. Ależ jesteś uparty. Niech no niech będzie. Posłuchaj, miałem kiedyś żonę. W dniu, kiedy widziałem ją po raz ostatni, dostała ode mnie fioletową różę. Przynieś mi ten kwiat. Chciałbym sobie przypomnieć, jak wyglądał. Ile czasu minęło? Róża na pewno już zwiędła i rozpadła się w proch. Chciałeś życzenie. To masz życzenie. Spełnij je. Ja ruszam w odwiedziny do Beztrwogiego, ale zostawię tu jednego z moich ludzi. Powie ci, gdzie mnie szukać. Oczywiście, jeśli ci się powiedzie. No to mamy hardcore. Powiedz przynajmniej, gdzie znajdę twoją żonę. W moim dawnym domu, na wschód od włości Martina Fei, życzyłbym ci powodzenia, ale sam rozumiesz. Żegnaj, Geralt. Nie wiem, czy mam traktować to jako proste zadanie, trudne zadanie. A ty umiesz żygać gdzie indziej, hopie? Czekajcie, dobrze pamiętam. To tu jest gdzie... Taki fajny... znaczniczek. Do szybkiego transportu. Ludzi. Na odległość. Idź tymi z tym honorem i ojczyzną. Jak przyjdzie do czego, to od razu do Anglii wyjedzie. Od co? Będzie kurde chciał. Polska dla Polaków, Anglia dla Polaków i Anglików. Taki będzie cwaniak. Taki byłby cwaniak z niego. Wie co do czego, to od razu wyjedzie. Uch, ci ludzie. Dobra, generał. Kajmir! Ty! A ty co, gołą dupę ma? Kajmir! Kajmir! Jesteś tam? Ciszej. O bogowie, aleście mnie! Ciszej, mówię. Ta mgła nie jest naturalna. Może być, że coś się w niej ukrywa. Na pewno, mglak. Nie chcesz, żeby tu przyszły. Mglaki? Melitele, święta matko. Na co mi to było? No właśnie. Co tu robisz? Widzicie, pomyśleliśmy z Kajmirem. Tyle lat dworek stoi pusty, tyle dobra się marnuje. Aha, jesteś złodziejem. Złodziej żywych okrada.
a trupom co szkodzi? Kajmir poszedł drzwi otwierać, ja stanąłem na czatach. Nagle słyszę, lampa trzasła i cisza. Wołam go, ale... I tyle? Co to było? Ten mglak, o którym mówiliście? Gorzej. O, kamieńce. Sprawdzę, co to było i poszukam twojego wspólnika, a ty... Ja nie mam czasu czekać, zmywam się. No nieźle. No nieźle. Dobra, wiecie co, bo to na pewno będzie trwało o wiele, wiele więcej, dłużej. Znajdę te róże w takiej... Na pewno będzie trwało to o wiele dłużej, więc ja wam powiem tyle. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Serdecznie zapraszam na pozostałe części z serii Wiedźmin u mnie na kanale. Jeżeli nie oglądaliście, to serdecznie zapraszam do oglądania innych serii u mnie na kanale, na YouTube. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, to wpadajcie na Twitch. Tam się odbywają notoryczne live'y, gdzieś tam w tygodniu sobie gramy w różne gierki. Oczywiście znajdziecie też mnie na Discordzie. Tam się też fajnie dużo dzieje ostatnio. Różne ciekawostki, wiecie, i tak dalej. Oczywiście Steam, Facebook, Instagram, a w sumie cały internet gdzieś tam jest mną pochłonięty, więc dzięki wielkie, że oglądaliście i zapraszam do subskrybowania YouTube'a. Trzymajcie się, pa pa.